Centrum Analiz Latarnika, podcast Fundacji imienia Bolesława Pobożnego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności kiedy Państwo nas słuchają, kiedy Państwo nas oglądają. Dzisiaj w kolejnym odcinku Centrum Analiz Latarnika porozmawiamy trochę na temat, który też z moich względów moich zawodowych jest bliski mojemu sercu. Bliski jest też pewnie jeszcze tym bardziej z powodów zawodowych mojemu dzisiejszemu gościowi, którym jest Piotr Płaszczyk. A Piotr jest doradcą podatkowym numer 14742, absolwent finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz kierunku prawno-ekonomicznego na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, od ponad 8 lat związany z branżą podatkową, a aktualnie pracujący na stanowisku Tax ASO w kancelarii Ulwe Tax and Legal. Witaj Piotrze, bardzo serdecznie witam Cię gorąco. Dzień dobry Państwu, cześć Kamilu. Tak, a Piotra pewnie osoby, które generalnie śledzą Latarnika Kaliskiego, mieli Państwo okazję nieraz poznać w różnych rolach, ale nie zdradzając może, nie wiem czy Piotr się chce jeszcze przyznawać, ale w każdym razie no Piotr chyba jednak mimo wszystko jest tutaj dzisiaj gościem, bo jest doradcą podatkowym, a temat raportu, którego jest on autorem, to rola podatków gminnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości w kształtowaniu samodzielności finansowej gminy i wpływ na przedsiębiorczość jej mieszkańców. I ten długi tytuł zdradza nam już sporo co do tego, co jest w raporcie, ale żebyście Państwo, jeżeli nie chcą, ale to mam nadzieję, że ta rozmowa Państwa zachęci. Jeżeli Państwo jednak nie chcą czytać raportu, to mogą Państwo posłuchać naszej dzisiejszej rozmowy, bo o tym też temacie będziemy rozmawiać. Ale jeżeli jednak Państwo chcą przeczytać raport, to zachęcam do zapoznania się z jego treścią. Link będzie w opisie tutaj, będzie w zależności, gdzie Państwo oglądają, czytają. Będzie oczywiście również na Facebooku, jak i na samej stronie Centrum Analiz Latarnika. No i Piotrze, może tak przechodząc do meritum bezpośrednio, może tak zacznijmy od tematu, który też ja sam poruszałem często, więc tym bardziej chcę usłyszeć, co masz ty do powiedzenia. Czy samorządy są samodzielne finansowo aktualnie, tak jako dobry wstęp właściwie do tego, co będziemy o czym będziemy rozmawiali i co ma wpływ na ich samodzielność finansową? Mhm. Prawnik odpowiedziałby na pewno, że to zależy, ale tak rozpoczynając od początku, jakby tak troszkę tak, rozszerzając. Rozszerzając tą odpowiedź, tak jakby zarysowując cały ten temat, też jakby w związku z tematyką całego artykułu, można wskazać, że teraz tak bardzo modna nasza konstytucja, no ona tam wskazuje na początku, że Polska jest państwem jednolitym, unitarnym. To gdzieś zasadniczo determinuje taką z jednej strony integralność naszego terytorium, ale też jakby identyczność statusu prawnego poszczególnych jednostek terytorialnych, a także no przede wszystkim spójność organów władzy publicznej, no co jest jakby pewnym takim przeciwieństwem, na przykład nie w kontekście chociażby takich państw federalnych jak Niemcy, Szwajcaria, już nawet nie wspominając chociażby o Stanach Zjednoczonych. I taki, a nie inny ustrój naszego kraju gdzieś wpływa na taką jednak dużą centralizację władzy publicznej. Nawet pomimo tego, że w tym 99 roku mamy ten trójstopniowy podział administracyjny naszego kraju, który zastąpił wcześniejszy, jeszcze dwustopniowy. I dodatkowo, nawet mimo tego trójstopniowego podziału władzy, ostatnie rządy w naszym państwie, czy chociażby teraz obecny, czy też ten wcześniejszy, mają jednak taką tendencję, że reagując na pewnego rodzaju kryzysy, sytuacje wyjątkowe, jak chociażby ostatnio powódź, czy tak w cudzysłowie kryzys, jaki był ten z alkotubkami, reagują no właśnie tak centralistycznie. No chociażby te ujęcia gdzieś tam z nagrań, znaczy z odbywających się rad ministrów, gdzie Donald Tusk tak praktycznie dyktatorsko troszkę zarządza krajem, no i tak można powiedzieć jednoosobowo kieruje poszczególnych wiceministrów do rozwiązywania jakichś poszczególnych problemów.
to oczywiście jakby tak trochę w krzywym zwierciadle pokazuje tą centralizację, no bo poprzednia władza jakby jeszcze bardziej gdzieś tam wpływała na, no właśnie tam chociażby na finanse samorządów terytorialnych, wprowadzając Polski Ład i obniżając pierwszy próg skali podatkowej, czy zwiększając atrakcyjność ryczałtu, bardzo mocno uderzała w finanse samorządów, a tym samym no gdzieś tam tą władzę mimo wszystko centralizowała i obniżała efektywność działania tych samorządów. I to jakby nie było takie wprost wpływanie regulacjami prawnymi na tą centralizację, no ale gdzieś tam jakby w te samorządy mimo wszystko uderzało, no i tą decentralizację, która właśnie jest w Konstytucji RP wskazywana jako, jako jakby ważny element naszego ustroju, mimo wszystko troszkę jakby zabierała. I tu jakby warto nawiązać do tego, jest taki dokument opublikowany przez Radę Europy, Europejska Karta Samorządu Lokalnego. To jest taka jakby konstytucja samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej. No i tam jest właśnie wskazywane, że ta decentralizacja nieodłącznie związana z zasadą tak zwanej subsydiarności, innymi słowy właśnie pomocniczości, jest jakby taką podstawową, jest takim podstawowym elementem demokracji europejskich. I ona jakby mówi o czymś takim, że te organy władzy publicznej powinny zajmować się problemami obywateli, te organy władzy publicznej, które są najbliżej tych obywateli, a dodatkowo powinny one włączać obywateli w decyzyjność, jeśli chodzi o podejmowanie czy sprawowanie władzy na terytorium właśnie po tych poszczególnych jednostek terytorialnych. I tu jakby tak, już przechodząc do odpowiedzi na twoje pytanie, w Polsce ta decentralizacja władzy publicznej sprowadza się przez takie trzy elementy. Bo z jednej strony mamy te przekazywane zadania publiczne i samorządy powinny je wykonywać. Z drugiej strony mamy przekazywane pewne ramy prawne, w ramach których te samorządy te zadania publiczne wykonują. No jest ten trzeci element, no bo za tymi zadaniami publicznymi, za tymi ramami prawnymi muszą również iść środki finansowe. No i właśnie te przekazywane środki finansowe determinują praktycznie tą naszą rozmowę, czyli to, że możemy mówić o w jakiejś mierze o samodzielności finansowej samorządów. I tą samodzielność finansową samorządów możemy rozpatrywać z dwóch takich perspektyw. Z perspektywy dochodowej, czyli to, na co składa się budżet samorządów, oraz ze strony wydatkowej, czyli jak ten budżet samorządów jest właśnie wydatkowany. No tu z perspektywy naszego artykułu myślę najbardziej interesująca jest ta kwestia dochodowa, czyli co składa się na budżety samorządów. No jakby tą stronę dochodową gmin kształtuje z jednej strony dotacje celowe, subwencje ogólne, też środki gromadzone z jakichś zagranicznych dofinansowań, które są bezzwrotne, oraz dochody własne. I na dochody własne składają się udziały w podatku CIT, podatku PIT, a także podatków gminnych, czy tych podatków, które są z jednej strony albo pobierane, albo przekazywane do samorządów. I to wskazywałem też jakby w moim artykule, że w 2022 roku z badań wynikało, że te dochody gmin, bo tu mówimy w przypadku podatków, to przede wszystkim o gminach, nie o powiatach, nie o województwach. Dochody własne z włączeniem CIT-u i PIT-u gmin wynosiły w całym jakby w udziale całości ich dochodu 27%. Także jest to jakby całkiem jakby spora część tych ogólnych budżetów samorządów terytorialnych, budżetów gminy w tym przypadku. I właśnie jak wskazuje się w doktrynie, w piśmiennictwie, to ten udział dochodów własnych z włączeniem CIT-u i PIT-u, też będę później mówił, dlaczego właśnie mówimy tutaj, że z włączeniem tego podatku CIT i podatku PIT, ten udział dochodów własnych z włączeniem CIT-u i PIT-u w strukturze dochodów ogółem kształtuje właśnie stopień samodzielności finansowej gmin. I to wskazuje nam, jakby jest taką miarą tej samodzielności finansowej i miarą tego, w jaki sposób te poszczególne gminy mogą jakby w sposób taki bardziej elastyczny, bardziej samodzielny, zgodnie z jakby proponowaną przez ich włodarzy strategią rozwoju realizować no właśnie ten taki rozwój czy inwestycje, czy jakby tą wizję danej gminy, danej jednostki samorządu terytorialnego, właśnie tak troszkę w oderwaniu od
chociażby jakiejś koniunktury gospodarczej w oderwaniu od środków z centrali, czy bez konieczności może aż takiego wykorzystywania finansowania zewnętrznego? Cóż, wydaje się sensowne to, co mówisz, ale myślę, że dodatkowej wartości uzyska to, jeżeli Piotrze przybliżysz nam, zgodnie z tym, co zrobiłeś w swoim raporcie, jakie właściwie daniny publiczne są w rękach samorządów, ewentualnie może nawet rekonstruuje to pytanie, jakie są, a z jakich mają też wpływy, nawet jeżeli nie są bezpośrednio w ich rękach. Czy mógłbyś nam przybliżyć mniej więcej te kwestie? Tak, tutaj zasadniczo tak może troszkę jakby wskazując, czy jakby powtarzając to, co mówiłem wcześniej, czyli na budżety gmin składają się dochody własne, oprócz tego subwencje ogólne, dotacje celowe i inne zagraniczne dofinansowania, szczególnie te, które są bezzwrotne. No i jakby w przypadku jakby tego naszego tematu, to najbardziej kluczowe są tutaj te dochody własne, na które składają się z jednej strony udziały w podatku PIT, podatku CIT, niedługo też w podatku ryczałtowym. Właśnie rząd, obecny rząd przeprocedował nowelizację ustawy o dochodach samorządów terytorialnych, no i włączył jakby na stałe w dochody samorządów terytorialnych, oprócz podatku CIT i podatku PIT, również dochody z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to myślę, że w znaczący sposób poprawi budżety samorządów terytorialnych, ale jakby z perspektywy tych danin publicznych, które są w rękach samorządów, tak typowo, bo tutaj też w doktrynie, no gdzieś jakby jest taki spór w tej kwestii, no bo ogólnie jakby udziały właśnie w PIT-ie i w CIT-ie zawierają się w dochodach własnych, ale tak naprawdę samorządy terytorialne nie mają za bardzo wpływu na to, jak te dochody potencjalnie mogą wyglądać, no bo one jakby nie stanowią tych podatków, nie kształtują ich. I właśnie ten Polski Ład pokazał, że no jednak mimo wszystko jest to źródło dosyć niestabilne, mimo wiadomo jakichś tam źródeł rekompensujących, czy jakby sposoby rekompensaty ewentualnej utraty czy spadku dochodów z tego źródła. O tyle jakby dla samorządów myślę, że bardziej istotne z perspektywy też takiego władztwa podatkowego są te podatki, na które jakiś wpływ te samorządy mają. No i właśnie tymi podatkami są te takie klasyczne podatki gminne, czyli podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych. Są to podatki, które są bezpośrednio wpłacane do budżetów gminy. I oprócz tego mamy jeszcze takie podatki, które są przekazywane gminom przez urzędy skarbowe, ale które są pobierane właśnie przez te urzędy skarbowe, ale też dla których gminy, czyli w tym przypadku wójt, burmistrz czy prezydent, jest samorządowym organem podatkowym. No i te podatki, to jest podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. I tutaj w kontekście jakby tych podatków, które są w rękach samorządu, warto wskazać, że też to wskazywałem w artykule na przykładzie Grudziądza, Kalisza i Legnicy, że w 2022-2023 roku udział podatku od nieruchomości w strukturze dochodów własnych z włączeniem CIT-u i PIT-u wynosił każdorazowo i w 2022-2023 roku dla każdego z tych trzech miast powyżej 90%. I tu jakby też tym jakby chciałem tak zarysować, że o ile jakby tych podatków czy opłat, które są przynależne samorządom, jest szereg, o tyle ten podatek od nieruchomości jest takim podatkiem zdecydowanie najbardziej kluczowym. Oprócz tych podatków jeszcze w strukturze jakby należności budżetowych, które przypadają dla samorządu, znajdują się również opłaty. To są opłaty takie bardziej symboliczne, to są między innymi opłata targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, reklamowa, czy opłata, chyba twoja ulubiona, Kamilu, czy od posiadania psów. Ale one jakby w strukturze dochodów są naprawdę symboliczne, jakby tak w ramach ciekawostki różnią się tym od podatków, że nie mają tej cechy takiej tak zwanej odpłatności, czyli w przypadku opłat, które tą cechę odpłatności mają, podatki tej cechy odpłatności nie mają, to w przypadku opłat obywatele, podatnicy płacą za jakieś poszczególne usługi, na przykład w przypadku opłaty targowej, to płacą po prostu za to, że chcą sprzedawać na terenie gminy, prowadzić handel. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te podatki przynależne do samorządów, do gmin przede wszystkim. No cóż,
Dziękuję, to chyba wyczerpuje treść mojego pytania, ale może przejdźmy do czegoś, co również zostało uwzględnione w twoim raporcie, a co wydaje się nad wyraz tutaj interesujące, może takie bardziej generalne, mniej właśnie techniczne. Mianowicie, Piotrze, co to jest polityka podatkowa w kontekście samorządów? No bo to jak, co to mniej więcej jest tak w kontekście centralnym, możemy się domyślić ze względu na to, że generalnie ustawodawca ma prawo kreowania tutaj tych tytułów do dochodów podatkowych, więc no siłą rzeczy to on kreuje tą politykę. Ale co to znaczy, że samorząd taką politykę ma lub kreuje? Czy kreuje? Co to właściwie znaczy? Czy mógłbyś nam przybliżyć? Mhm. No zasadniczo tutaj wygląda kwestia tak, że z tymi podatkami pobieranymi przez samorządowe organy podatkowe, czyli tymi podatkami, dla których samorządy mają pewnego rodzaju władztwo podatkowe, czyli tutaj mówimy w szczególności podatku od nieruchomości, ale też podatku od środków transportowych, czy podatku rolnym, czy podatku leśnym, to właśnie gminy mają tak zwane władztwo podatkowe, czyli oczywiście, tak jak tu słusznie powiedziałeś, one nie mogą tych podatków stanowić, tych czy jakichkolwiek innych, ale mogą w pewien sposób je kształtować. Oczywiście to kształtowanie tych podatków jest siłą rzeczy mocno ograniczone i może odbywać się wyłącznie w takich ramach, które przewidział ustawodawca, ale jednak daje ono możliwość kształtowania chociażby w ograniczonym zakresie, ale jednak jakiejś polityki podatkowej. No i tą politykę podatkową można, tak jak podobnie w takiej warstwie centralnej, również w tej warstwie samorządowej, podzielić, czy jakby przypisać jej takie funkcje z jednej strony fiskalną, a z drugiej strony pozafiskalną. No i na pewno z perspektywy gmin kluczowa mimo wszystko jest ta funkcja, ten element fiskalny tej polityki podatkowej, bo ona umożliwia w efektywny sposób realizację tego, do czego de facto gminy zostały stworzone, czyli realizację zadań publicznych. No i gminy zasadniczo dążą do osiągnięcia takiego stopnia czy poziomu opodatkowania wynikającego z jej polityki podatkowej, która będzie maksymalizowała osiągane przez te gminy dochody, no w celu właśnie osiągania, znaczy w celu efektywnego wykonywania zadań publicznych. Niemniej oprócz tego polityka podatkowa może pełnić również szereg funkcji również pozafiskalnych, sprowadzających je zasadniczo i znowu też podobnie jak w warstwie centralnej, czyli albo do pobudzania, do ograniczania, czy do właśnie zachowania, czy też do jakiegoś wpływania na poszczególne zachowania, czy na określone zachowania właśnie podatników. W tej warstwie fiskalnej, no to mamy tutaj możliwość albo dążenia, czy chęci dążenia do zwiększenia tego budżetu danej gminy, zwiększenia budżetu gminy, albo do jego zachowania na podobnym poziomie, albo do zaakceptowania jego ewentualnego zmniejszenia właśnie tytułem chęci realizacji jakichś elementów pozafiskalnych. I tutaj to można wykonywać albo poprzez przede wszystkim manewrowanie stawkami podatkowymi, oczywiście w ramach przyzwolenia ustawowego, albo przez stosowanie różnego rodzaju obniżek, preferencji czy zwolnień przedmiotowych w tym przypadku, bo tu możemy mieć do czynienia tylko ze zwolnieniami przedmiotowymi. Oczywiście dużo szerszy zakres można, tylko też zaznaczać, by teoretycznie przypisać tej funkcji pozafiskalnej, no bo tu powiedzmy można wpływać na przykład na przedsiębiorczość mieszkańców, czy chociażby zwiększać konkurencyjność poszczególnych gmin, szczególnie jakby w porównaniu do gmin ościennych. To zawsze można na przykład przykładowo wpłynąć na wybór lokalizacji jakiejś działalności gospodarczej, zachęcić jakieś podmioty do ulokowania swojej firmy właśnie w tym, a nie innym miejscu, ale to się dzieje przede wszystkim w jakiejś tam synergii ze strategią rozwoju, o tym jeszcze będę wspominał. I tu jakby też w ramach takiej ciekawostki, bo w przypadku takich, myślę, standardowych, jakby się powiedziało, ewentualnych bodźców, czyli standardowych elementów wpływania na podatników, czy jakby na to, jak wygląda przedsiębiorczość
danej gminy, można by wskazać chociażby to obniżenie stawek podatkowych, w tym przypadku przede wszystkim można powiedzieć podatku od nieruchomości, który jest, tak jak mówiłem wcześniej, jest jakby największą częścią składową danych budżetów gmin, ale jak wskazują badania empiryczne, to te, które właśnie przytaczałem, właśnie tak o nich mówię, bo przytaczam je w tym moim artykule, które no właśnie nie wyłapują czegoś takiego statystycznie przynajmniej, że zmniejszanie stawek podatku od nieruchomości przede wszystkim, ale też podatku środków transportowych wpływa na umiejscowienie firm, siedzib danych firm w poszczególnych gminach. Jakby nie zwiększa na tyle atrakcyjności to obniżenie podatku, aby gminy podejmowały decyzję o ulokowaniu się właśnie w tym, a nie innym miejscu. I to się dzieje przede wszystkim, jak można pomyśleć, dlatego, że ten udział wydatków na podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych jest na tyle niski dla przedsiębiorców, że nie determinuje chęci akurat ulokowania tam swojej siedziby. Oczywiście można wskazać, że tak patrząc globalniej, no to jeśli ta polityka podatkowa będzie zrobiona w jakiś sposób taki przemyślany, mądry, będzie częścią składową, szerszą częścią składową jakiejś strategii rozwoju, no to ewentualnie taką będzie można osiągnąć jakby taki cel założony przez włodarzy, ale sama polityka podatkowa myślę, że tego w stanie osiągnąć niestety nie będzie. Tutaj też z tych badań wynika, że dla przedsiębiorców jest zdecydowanie jakby cenniejsze, czy patrzą oni przede wszystkim na przykład na otoczenie biznesowe, na dostęp do właściwych zasobów ludzkich, na klimat wokół miasta, na szereg innych rzeczy, a nie na stawki podatków lokalnych. I tu też wskazuje się, że częściej, jakby to jest łatwiejsze do włapania, można zauważyć w poszczególnych gminach czy u włodarzy, którzy zarządzają tymi gminami, jakby taką tendencję do na przykład obniżania stawek podatku i to właśnie stawek podatku skierowanych na przykład na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czyli na przykład na budynki mieszkalne, gdzie jakby te stawki tak są zasadniczo stosunkowo niskie. Tam obniżania stawek podatku na przykład w okresie przed wyborami, aby osiągnąć jakieś swoje cele polityczne, a nie no właśnie nakierowanie tego na przedsiębiorców, szczególnie, że często jest tak, że ten podatek od nieruchomości płacą na przykład osoby prawne, gdzie ci poszczególni przedsiębiorcy, prezesi, oni tam wcale nie mieszkają w miejscach, gdzie ten podatek od nieruchomości przez te podmioty gospodarcze jest płacone, więc to i tak jakby z perspektywy włodarzy nie ma znaczenia, a dodatkowo też no myślę, że nie jest tajemnicą, że ten podatek nie jest wcale wysoki, więc de facto i tak jakby jak się go mocno obniży, to nie wpłynie to na ulokowanie tam miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. I tak jakby formując jakieś takie wstępne wnioski, no to można wskazać, że w kontekście tego pytania tutaj, no że z perspektywy polityki podatkowej, no to mówimy o jej, jest ona związana z jednej strony z władztwem podatkowym, związanym z tymi podatkami, dla których gmina może ma to władztwo podatkowe, czyli szczególnie tymi, w szczególności tymi czterema, czyli podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym, leśnym i podatkiem środków transportowych. Tutaj jakby znaczenie tych podatków zazwyczaj wygląda tak, że największe znaczenie ma ten podatek od nieruchomości, z tym, że wiadomo, że w gminach wiejskich no to większe znaczenie może mieć na przykład podatek rolny, bo jest tam więcej podmiotów, które ten podatek rolny płacą. No ale nawet wówczas ten podatek rolny i tak jakby jest na tak niskim poziomie, że on aż takiej dużej roli nie odgrywa. I mamy te aspekty polityki podatkowej fiskalną i niefiskalną, czyli fiskalna z jednej strony jest to maksymalizowanie budżetu w celu efektywnego wykonywania zadań publicznych. Z drugiej strony możemy mówić tutaj o aspektach pozafiskalnych, które z uwagi na niski stopień obciążeń w globalnym obciążeniu przedsiębiorców są stosunkowo niskie, o tyle w jaki sposób w połączeniu z dobrze dobraną strategią rozwoju mogą swoją rolę pełnić, mogą zwiększyć konkurencyjność gmin, czy próbować zwiększyć przedsiębiorczość mieszkańców. No cóż, tak jak powiedziałeś, mówiłeś wiele, ale myślę, że jeszcze warto poruszyć i troszeczkę rozszerzyć ten temat. Jak
do tego ma się podatek od nieruchomości, co już zacząłeś. Czy mógłbyś coś jeszcze dodać na temat tego, jaki ma wpływ on na politykę, co, jak samorządy go stosują, czy może jakieś dane ciekawe masz na ten temat? No ostatnio o podatku od nieruchomości jest w tym takim świadku, też pewnie dobrze o tym wiesz, głośno, no bo jest procedowana, teraz bodajże jest trzeci, już chyba taki ostateczny projekt ustawy nowelizującej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie jakby takim głównym graczem jest w cudzysłowie właśnie ten podatek od nieruchomości. Jest to podatek majątkowy, czyli jakby zapłata tego podatku wiąże się z posiadaniem jakiegoś konkretnego majątku. W Polsce ten podatek, przedmiotem tego podatku są grunty, budynki i budowle. I on jest, tak jak mówiłem, o tyle ważny z perspektywy gmin, dlatego że stanowi ich główną część ich dochodów własnych. Gminy ustalają jego wysokość stawek podatku od nieruchomości w drodze uchwały. Minister finansów jedynie, oczywiście oprócz tego, że jakby są takie widełki wskazane w tej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, to minister finansów rokrocznie waloryzuje te widełki, żeby dostosować te możliwe kwoty podstawy opodatkowania do inflacji. No i w zakresie tego podatku od nieruchomości władztwo gminy zasadniczo sprowadza się przede wszystkim z jednej strony do ustalania tych stawek, ich różnicowania wraz z możliwością różnicowania również przedmiotu opodatkowania, a także wprowadzania ewentualnych dodatkowych zwolnień przedmiotowych czy różnego rodzaju obniżek. Ale też co wyróżnia ten podatek od nieruchomości Polski od na tle innych europejskich krajów, to jest to, że no w Polsce mamy specyficzny sposób konstruowania podstawy opodatkowania. Bo u nas mamy w przypadku gruntów jest to powierzchnia, w przypadku budynków jest to powierzchnia użytkowa. No i jak jakby po tym widać, jest to całkowicie oderwane od wartości tych poszczególnych nieruchomości. Jest to, można nawet powiedzieć, myślę, taki trochę relikt w kontekście jakby innych krajów. No i no myślę, że też warto, tak nie wiem, perspektywicznie, ten temat się też często przejawia gdzieś tam w mediach szczególnie, zastanowić się nad taką kwestią, no czy właśnie nierozsądniejszym byłoby też, dzięki temu pewnie zwiększyłaby się samodzielność finansowa gmin, bo zwiększyły się jej dochody, aby w większej mierze tego rodzaju podatek powiązać jednak z wartością na przykład gruntów, czy właśnie tych budynków, a nie z takimi miernikami jak ta powierzchnia, czy to powierzchnia w przypadku gruntów, czy to powierzchnia użytkowa w przypadku budynków. Oczywiście to z jednej strony mogłoby na pewno, czy na pewno zwiększyłoby samodzielność finansową no właśnie gminy, ale no pewnie też spowodowałoby jakieś tam większe nierówności, no bo te gminy, gdzie ta wartość tych poszczególnych nieruchomości jest duża, by na tym zyskały. Na te, gdzie ta wartość jest mniejsza, to mogłoby na tym aż tak nie zyskać. W przypadku, na początku wskazałem, że jest prowadzona nowelizacja, duża ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest to największa taka nowelizacja od ładnych paru lat tego podatku od nieruchomości. Jest ona związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał no, na niekonstytucyjność poszczególnych przepisów tego podatku. Tam były takie, to jakby jest taki temat bardzo specjalistyczny, a tam były kwestie związane z tym, że nie było wskazanych dokładnych definicji właśnie budynków czy budowli, które no, są bardzo istotne z perspektywy przedmiotu opodatkowania. No i tutaj no, gminy też w związku z tym często z podatnikami wchodziły w spór, no, co efektywnie obniżało, co obniżało efektywność finansową tego podatku od nieruchomości. Teraz będzie wpisane do tej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprost definicja legalna, czy to budynku, czy to budowli, wręcz wskazując tak enumeratywnie, czym na przykład ta budowla jest. No i docelowo ma to jakby zmniejszyć wątpliwości po stronie podatników, w jaki sposób poszczególne budynki, budowle opodatkowywać. Także tak to wygląda z perspektywy, znaczy właśnie w kontekście tego podatku od nieruchomości. I cóż, i chyba na tym możemy zakończyć i tu postawić kropkę, bo czas nas zgoni. No, dziękuję Ci, Piotrze, za przybliżenie tematu podatku w samorządach.
Jeżeli ktoś chciałby zagłębić się trochę bardziej w ten temat, to nie odsyłam koniecznie od razu do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ani ustawy o PIT, ani ustawie o CIT. W prostszy sposób można się dowiedzieć z raportu, którego autorem jest Piotr i do tego też zachęcam. Link oczywiście w opisie, link raport na stronie naszej, a także na stronie na Facebooku. Zachęcam do zapoznawania się także z naszymi przyszłymi filmami, przyszłymi raportami. Dziękuję Ci jeszcze raz, Piotrze, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. W artykule jest wskazanych troszkę więcej przykładów. Może tak to będzie bardziej obrazowo widać. Temat jest dosyć specjalistyczny, jakby taki, no myślę, dosyć niszowy, no ale przykłady są wskazane i dla zainteresowanych zachęcam, żeby do tego artykułu sięgnąć. No i oczywiście polubić Centrum Analiz Latarnika i Latarnika Kaliskiego. Oczywiście. Ja również zachęcam. Dziękuję. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc.